pamiętnika starego subiekta ciąg dalszy No jeżeli w tym roku nie będzie wojny dopieroż to powiem bajkę o kpie On biedak myśli że polityczna mądrość polega na tym a żeby w nic nie wierzyć głupstwo Polityka polega na kombinacjach które wynikają z porządku rzeczy A więc Niech żyje Napoleon IV, bo chociaż dzisiaj nikt o nim nie myśli, ja przecie jestem pewny, że w tym rozgardiaszu on główną odegra rolę. A jeżeli potrafi się wziąć do rzeczy, to nie tylko odzyska Alzację i Lotaryngię darmo, ale jeszcze granice Francji może posunąć do Renu na całej linii. Byle Bismarck nie spostrzegł się za wcześnie i nie zmiarkował, że posługiwać się Bonapartym znaczy to samo, co lwa zaprzęgać do taczek. Zdaje mi się nawet, że w tej jednej kwestii Bismarck przerachuje się i powiem prawdę, że nie będę go żałował, bo nigdy nie miałem do niego zaufania. Jakoś z moim zdrowiem nie jest dobrze. Nie powiem, ażeby mi coś dolegało, ale. od tak. Chodzić wiele nie mogę, apetyt straciłem. Nawet nie bardzo chce mi się pisać. W sklepie prawie nie mam zajęcia, już tam bowiem rządzi Szlangbaum, a ja tylko na przyprzążkę załatwiam interesa Stacha. Przed październikiem ma nas Szlangbaum spłacić zupełnie. Biedy nie zaznam, bo poczciwy Stach zapewnił mi półtora tysiąca rubli do żywotnej pensji, ale jak człowiek sobie pomyśli, że niedługo już nic nie będzie znaczył w sklepie, do niczego nie będzie miał już prawa. Nie warto żyć. Gdyby nie Stach i nie Napoleonek, to czasem jest mi tak ciężko na świecie, że zrobiłbym sobie co. Kto wie, stary kolego Kac, czy nie najmądrzej postąpiłeś? Nie masz wprawdzie żadnych nadziei, ale też i nie boisz się zawodów. Nie twierdzę, żebym się ich lękał, bo przecie ani Wokulski, ani Bonaparte, ale zawsze tak coś. Ja i ja jestem zmęczony. Już nawet ciężko mi pisać. Tak bym gdzie pojechał. Mój Boże, dwadzieścia lat nie wyjrzałem za warszawskie rogatki. A tak mi czasami tęsknął, a żeby choć raz jeszcze przed śmiercią spojrzeć na Węgry, może na dawnych polach bitew, znalazłbym bodaj kości kamratów. Ej, kacz! Ej, kacz! Pamiętasz ty ten dym, ten świst, te sygnały, jaka wtedy była zielona trawa, i jak świeciło nam słońce nic nie pomoże. Muszę wybrać się w podróż, spojrzeć na góry i lasy, wykąpać się w słońcu i powietrzu szerokich równin i zacząć nowe życie. Może nawet wyniosę się gdzie na prowincję, w sąsiedztwo pani Stawskiej, bo i cóż więcej pozostaje emerytowi. Ten szlangbaum dziwny człowiek, a bym myślał, znając go biedakiem, że on tak potrafi zadzierać nosa. Już widzę, zapoznał się przez Maruszewicza z baronami, przez baronów z hrabiami, a tylko jeszcze nie może dostać się do księcia, który z Żydami jest bardzo grzeczny, ale i bardzo z daleka. I kiedy tak szlangbaum zadziera nosa w mieście, na Żydów krzyk. Ile razy wstąpię na piwo, zawsze ktoś napada mnie i wymyśla, że Stach sprzedał sklep Żydom. Radca narzeka, że Żydzi zabierają mu trzecią część emerytury. Szprot utyskuje, że Żydzi popsuli mu interesa. Lisiecki płacze, że mu szlangbaum wymówił miejsce od świętego Jana, a Klein milczy. Już i w gazetach zaczynają pisać przeciw Żydom, ale co dziwniejsze, że nawet doktor Schumann, choć sam starozakonny, miał raz ze mną taką rozmowę. Zobaczysz, pan, że przed upływem kilku lat z Żydami będzie jakaś awantura. Za pozwoleniem mówię. Przecie sam doktor niedawno chwaliłeś ich. Chwaliłem, bo to genialna rasa, ale podłe charaktery. Wyobraź pan sobie, że Szlangbaumy, stary i młody, mnie chcieli okpić. Mnie. Aha, myślę sobie, zaczynasz się znowu nawracać, kiedy cię połaskotali za kieszeń. I mówiąc prawdę, do reszty straciłem serce dla Szumana. A co oni wygadują na Wokulskiego? Marzyciel, idealista, romantyk? Może za to, że nigdy nie zrobił świństwa. Kiedy Klejnowi opowiedziałem moją rozmowę z Szumanem, nasz mizerny kolega odparł. On mówi, że dopiero za kilka lat będzie awantura z Żydami? Uspokój go Pan, będzie wcześniej. Ranny Chrystusowe, mówię, dlaczego ma być? Bo my dobrze ich znamy, choć się i do nas umizgają, odpowiedział Klejn. To migdały, ale przerachowali się. My wiemy, do czego oni są zdolni, gdyby mieli siłę. Uważałem Klejna za człowieka bardzo postępowego, może nawet za nadto postępowego, ale teraz myślę, że to jest wielki zacofaniec. Zresztą, co znaczą owe my, nas? I to ma być wiek, który nastąpił po osiemnastym? Po tym osiemnastym wieku, co napisał na swoich sztandarach wolność, równość, braterstwo? Za cóż ja się u diabła biłem z Austriakami? Za co ginęli moi kamraci? Facecje przywidzenia. Wszystko to odrobi cesarz Napoleon IV. Wówczas i szlangbaum przestanie być arogantem i szuman przestanie chełpić się swoim żydostwem i Klein nie będzie im groził. A niedalekie to czasy, bo nawet Stach Wokulski? Ach, jaki ja jestem zmęczony. Muszę gdzieś wyjechać. Nie jestem przecie taki stary, ażebym miał myśleć o śmierci, ale mój Boże, kiedy z wody wyjmą rybę, choćby najmłodszą i najzdrowszą, musi zdychać, gdyż nie ma właściwego sobie żywiołu. Bodaj czy ja nie stałem się taką rybą wyciąganą z wody. W sklepie już rozpanoszył się szlangbaum i żeby zamanifestować swoją władzę, wypędził Szwajcara i inkasenta za to tylko, że nie okazywali mu dosyć szacunku. Kiedy prosiłem za biedakami, odparł z gniewem. Patrz pan, jak oni mnie traktują. A jak Wokulskiego? Jemu nie kłaniali się tak nisko, ale w każdym ruchu, w każdym spojrzeniu było widać, żeby za nim poszli w ogień. Więc i pan, panie szlangbaumie, chcesz, żeby za tobą szli w ogień? Spytałem. Naturalnie, przecie jedzą mój chleb, mają u mnie zarobki, ja im płacę pensję. Myślałem, że Lisiecki, który posiniał słuchając tych bredni, palnie go w ucho. Pohamował się jednak i tylko spytał: A czy wiesz pan, dlaczego my za Wokulskim poszlibyśmy w ogień? Bo on ma więcej pieniędzy, odparł Szlangbaum. Nie, panie, bo on ma to, czego pan nie masz i mieć nie będziesz, rzekł lisiecki, bijąc się w piersi. Szlangbaum zaczerwienił się jak upiór. Co to jest? zawołał, czego ja nie mam. My nie możemy razem pracować, panie lisiecki. Pan obrażasz moje obrządki religijne. Schwyciłem lisieckiego za rękę i odciągnąłem za szafy. Śmieli się wszyscy panowie z tej obrazy szlangbauma, tylko zięba. On jeden zostaje przy sklepie, zaperzył się i zawołał. Pryncypał ma rację. Nie można drwić z wyznania, bo wyznanie to święta rzecz. Gdzież wolność sumienia? Gdzież postęp, cywilizacja, emancypacja? Lizus bestia, mruknął Klein, a potem rzekł mi do ucha. Czy nie masz Szuman racji, że oni muszą doczekać się awantury? Widziałeś go pan, jaki był? Kiedy do nas nastała, jaki jest dzisiaj? Naturalnie, że zgromiłem Klejna, bo i co on ma za prawo straszyć swoich współobywateli awanturami. Nie mogę jednak ukryć przed sobą, że szlangbaum mocno zmienił się w ciągu roku. Dawniej był potulny, dziś arogant i pogardliwy. Dawniej milczał, kiedy go krzywdzono, dziś sam rozbija się bez powodu. Dawniej mianował się Polakiem, dziś hełpi się ze swego żydostwa. Dawniej nawet wierzył w szlachetność i bezinteresowność, a teraz mówi tylko o swoich pieniądzach i stosunkach. Może być źle. Za to wobec gości jest uniżony, a hrabio, a nawet baronom właziłby pod podeszwy, ale wobec swoich podwładnych istnych hipopotam ciągle parska i depcze ludzi po nogach. To nawet nie jest pięknie. Swoją drogą Radca Szprot, Klein i Lisiecki nie mają racji grozić mu jakimiś awanturami. Cóż więc ja dziś znaczę w sklepie przy takim smoku? Gdy chcę zrobić rachunek, on zagląda mi przez ramię. Wydam jakąś dyspozycję, on ją zaraz głośno powtarza. Ze sklepu usuwa mnie coraz bardziej. Przy znajomych gościach ciągle mówi mój przyjaciel Wokulski, mój znajomy baron Krzeszowski, mój subjekt Rzecki. Gdy zaś jesteśmy sami, nazywa mnie kochanym Rzesiem. Parę razy, w najdelikatniejszy sposób, dałem mu do zrozumienia, że te pieszczotliwe nazwiska nie robią mi przyjemności. Ale on, biedak, nawet nie poznał się na tym. Ja zaś mam zwyczaj długo czekać, nim komu na wymyślam. Lisiecki robi to z miejsca, więc Szlangbaum szanuje go. Swoją drogą Schuman miał rację, mówiąc wtedy, że my, z dziada pradziada myślimy, jak trofonić pieniądze, a oni jakby je zrobić. Pod tym względem byliby już dziś pierwszymi na świecie, gdyby ludzka wartość zasadzała się tylko na pieniądzach. Ale, co mi tam? Ponieważ w sklepie nie mam wiele zajęcia, więc coraz częściej myślę o podróży do Węgier. Przez dwadzieścia lat nie widzieć ani zboża, ani lasu to strach. Zacząłem się już starać o paszport. Myślałem, że mi zejdzie z miesiąc. Tymczasem wziął się do tego Wirski i, paw traf, wyrobił mi paszport w ciągu czterech dni. Ażem się przestraszył. Nie ma co, trzeba wyjechać choćby na kilka tygodni. Zdawało się, że przygotowania do wyjazdu zabiorą mi trochę czasu. Gdzie tam znowu wmieszał się Wirski, jednego dnia kupił mi podróżny kufer, drugiego dnia spakował mi rzeczy i mówi jedź. Ażem się rozgniewał. Czego oni u diabła chcą się mnie pozbyć? Kazałem im na złość rozpakować rzeczy i kufer nakryć dywanem, bo mnie już to drażni. Ale swoją drogą, tak bym gdzieś pojechał, tak bym jechał. Muszę jednak pierwej trochę sił nabrać. Wciąż brak mi apetytu. Chudne. Źle sypiam, choć przez cały dzień jestem senny. Miewam jakieś zawroty, bicia serca. Ech, wszystko to przejdzie. Klein także zaczyna się zaniedbywać. Spóźnia się do sklepu, znosi jakieś książeczki, chodzi na sesję, nie wiadomo z kim. Ale to najgorsze, że z sumy przeznaczonej mu przez Wokulskiego wziął już tysiąc rubli i wydał w ciągu jednego dnia. Na co? Pomimo to wszystko dobry chłopak. A najlepszą miarą jego poczciwości jest fakt, że nawet baronowa Krzeszowska nie wyrzuciła go ze swego domu, gdzie po dawnemu mieszka na trzecim piętrze, zawsze cichutki nikomu nie mącąc wody, gdyby tylko wydobył się z tych niepotrzebnych stosunków. Bo z Żydami może nie być awantury, ale z nim niech go tam Pan Bóg oświeca i chroni. Zabawną historię i pouczającą opowiedział mi Klein. Uśmiałem się do łez i zarazem przybył mi jeden więcej dowód sprawiedliwości boskiej, nawet w drobiazgowych rzeczach. Krótki jest triumf bezbożników, mówi, zdaje mi się, Pismo Święte, czy może jaki ojciec kościoła. Ktokolwiek zresztą powiedział, jest niezawodnym, że zdanie to sprawdziło się i na baronowej, i na maruszewiczu. Wiadomo, że baronowa raz, pozbywszy się Maleskiego i Patkiewicza, zapowiedziała stróżowi, ażeby pod żadnym pozorem nie wynajmował mieszkania na trzecim piętrze studentom, choćby miało stać pustką. Rzeczywiście pokój studencki przez parę miesięcy był niezajęty, ale pani miała przynajmniej satysfakcję. Tymczasem wrócił do niej mąż, baron. I naturalnie objął zarząd kamienicy. A ponieważ baron ciągle potrzebuje pieniędzy, więc mocno korcił go i ów pusty pokój i zakaz baronowej, który zmniejszał dochody o 120 rubli rocznie. Nade wszystko jednak buntował go Maruszewicz już się pogodzili, który znowu ciągle od krzeszowskiego pożycza pieniędzy. Co baron, mówił mu nieraz, masz sprawdzać, czy kandydat na lokatora jest, czy nie jest studentem. Na co ten kłopot? Byle nie przyszedł w mundurze, to już nie student. A jak z góry za miesiąc zapłaci, to braci kwita. Baron mocno wziął do serca te rady. Nakazał nawet stróżowi, żeby gdy trafi się lokator, nie pytając, przysłał go na górę. Stróż, rozumie się, powiedział o tym swojej żonie, a żona Klejnowi, któremu znowu chciało się mieć sąsiadów, najlepiej odpowiadających jego gustowi. Więc w parę dni po owej dyspozycji, zjawia się u barona jakiś elegant z dziwną fizjonomią, a jeszcze dziwniej ubrany. Jego spodnie nie pasowały do kamizelki, kamizelka do surduta, a krawat do wszystkiego. W domu pana barona jest kawalerski pokój do wynajęcia, mówił elegant. Za dziesięć rubli miesięcznie. A tak, mówi baron, może go pan obejrzy. O, to zbyteczne. Jestem pewny, że pan baron nie wynajmowałby złego mieszkania. Czy mogę dać zadatek? Proszę, odpowiada baron. A ponieważ pan ufasz mi na słowo, więc i ja nie będę żądał bliższych informacji. O, jeżeli pan baron życzy sobie, między ludźmi dobrze wychowanymi wystarcza wzajemne zaufanie, odparł baron. Mam więc nadzieję, że ani ja, ani moja żona, a nade wszystko moja żona, nie będzie miała powodu skarżyć się na panów. Młody człowiek gorąco ścisnął go za rękę. Daję panu słowo, rzekł, że nigdy nie zrobimy przykrości pańskiej żonie, która może niesłusznie uprzedziła się. Dość, dość, panie! przerwał baron, wziął zadatek i wydał kwit. Po wyjściu młodzieńca wezwał do siebie maruszewicza. Nie wiem, rzekł strapiony baron, czy nie palnąłem głupstwa. Bo lokatura już mam, ale sądząc z opisu, obawiam się, czy nie będzie nim. Jeden z tych młodych ludzi, których właśnie wypędziła moja żona. Wszystko jedno, odparł Maruszewicz, byle z góry płacili. Na drugi dzień z rana wprowadzili się do pokoiku trzej młodzi ludzie, ale tak cicho, że nikt ich nawet nie widział. Nikt nawet nie uważał, że wieczorami sesjonują z klejnem. Zaś w kilka dni później wpadł do barona mocno zirytowany Maruszewicz, wołając. A wie baron, że to istotnie są ci hultaje, których wyrzuciła baronowa, Maleski, Patkiewicz? Wszystko jedno, odpowiada baron. Żonie mojej nie dokuczają, więc byle płacili. Ale mnie dokuczają, wybuchnął maruszewicz. Jeżeli okno otworzę, jeden z nich strzela do mnie grochem przez świstułę, co wcale nie jest przyjemne. Gdy się zaś zejdzie u mnie parę osób, albo któraś z dam, dodał ciszej, bębnią mi grochem w okna tak, że wysiedzieć nie można. To mi przeszkadza, to mnie kompromituje. Ja pójdę na skargę do cyrkułu. Baron naturalnie opowiedział o tym swoim lokatorom, prosząc ich, aby nie strzelali do okien Maruszewicza. Ci przestali strzelać, ale za to, jeżeli Maruszewicz przyjmuje u siebie jaką damę, co trafia mu się, dosyć często zaraz jeden z chłopaków wychyla się przez okno i wrzeszczy. Stróżu, stróżu, a nie wiecie, jaka to pani poszła do pana Maruszewicza? Naturalnie stróż nie wie nawet, czy jaka poszła, ale po podobnym zapytaniu dowiaduje się o tym cała kamienica. Maruszewicz jest wściekły na nich, tym bardziej, że baron na jego skargi odpowiada, samy mi radziłeś, ażebym nie trzymał pustego lokalu. I baronowa spokorniała, bo z jednej strony boi się męża, a z drugiej studentów. Takim sposobem baronowa za swoją złość i mściwość, a Maruszewicz za intrygi. Z jednej i tej samej ręki ponoszą karę. Uczciwy zaś klejn ma towarzystwo, jakiego pragnął. O jest sprawiedliwość na świecie. Ten Maruszewicz Dalibuk jest bezwstydny. Przyleciał dziś do Szlangbauma ze skargą na klejna. Panie, mówił, jeden z pańskich oficjalistów, który mieszka w domu baronowej Krzeszowskiej, po prostu kompromituje mnie. Jak on pana kompromituje? Zapytał szlangbaum, otwierając oczy. On bywa u tych studentów, których okno wychodzi na podwórze, a oni, panie, zaglądają w moje, okna strzelają do mnie grochem, a jeżeli zbierze się kilka osób, wrzeszczą, że u mnie jest szulernia. Pan Klein już nie będzie u mnie służył od lipca, odparł szlangbaum, więc niech pan rozmówi się z panem Rzeckim. Oni znają się dawniej. Maruszewicz z kolei wpadł na mnie i znowu opowiedział historię studentów, którzy nazywają go szulerem albo kompromitują damy bywające u niego. Porządne damy, pomyślałem głośno, zaś odpowiedziałem. Pan Klein cały dzień siedzi w sklepie, więc nie może odpowiadać za swoich sąsiadów. Tak, ale pan Klein ma z nimi jakieś konszachty. Namówił ich, ażeby znowu sprowadzili się do kamienicy, bywa u nich, przyjmuje ich u siebie. Młody chłopak, odparłem, woli przestawać z młodymi. Ale ja z tego powodu nie chcę cierpieć. Niech więc ich uspokoi, albo wszystkim wytoczę proces. Dzika pretensja. A żeby Klejn uspokajał studentów, a może jednał u nich sympatię dla Maruszewicza. Swoją drogą ostrzegłem Klejna i dodałem, że byłby to bardzo przykry wypadek, gdyby on, subjekt Wokulskiego, miał proces o jakieś studenckie awantury. Klejn wysłuchał. I wzruszył ramionami. Co mnie to obchodzi, odparł. Ja może powiesiłbym takiego nicponia, ale mu w okna grochu nie rzucam i nie nazywam go szulerem. Co mnie do jego szulerki? Ma rację. Toteż nie odezwałem się ani słowa więcej. Trzeba jechać. Trzeba jechać, żeby tylko klejn nie wdeptał się w jakie głupstwo. Strach, co to za dzieciaki chcieliby świat przebudować, a jednocześnie robią. Tak płaskie figle.